Od malutkiego, wolnego baby noob Sonika do szybkiego, silnego, najlepszego Godzunika! To jest twój koniec, głupie gmanie! Okej, dobra, moje dzieci, to czas na wyścig! Ale tato, jak to wyścig? Ja jestem naprawdę zmęczony! I tak tu ze mną przegrasz, głupi, gruby Soniczku! Hej, Shadow, przestań mnie wyzywać, to jest niemiłe! Uwaga, synowie, za 3, 2, 1, start! Ohohohoho. Ja nie mogę, co się dzieje, jak ja jestem szybki. Nie wierzę, posłuchajcie, ja jestem pierwszy. Jestem pierwszy. Poczekaj, ale gdzie on jest? Nie no, poczekajcie, co jest, jak Shadow jest taki szybki, a myślałem, że jestem pierwszy. Wiedziałem, że jesteś za słaby, głupi, gruby, Soniczku. Nie no, ja nie mogę tego przegrać, proszę, dawaj szybciej, ja nie mogę tego przegrać, proszę. O, jest, jest meta w końcu, a teraz odpoczynek! Uhu, jestem pierwszy i najlepszy, udało się! Ale jak to ty pierwszy? Przecież to niemożliwe! Shadow Sonic zostaje najlepszym i najszybszym synem w rodzinie Hedgehog Hawk Sonic! A ty, Soniku, synu, zawiodłem się na tobie! Jesteś głupi, śmierdzący, bezużytecznym i wolnym noobkiem! Nie no, tryb smutasa, ja wcale nie jestem słaby, dlaczego mnie tak obrażacie? Czuję się gorszy! Poczekajcie, widzowie, co to są za dźwięki? Synku, Shadow, szybko biegniemy, mamy naprawdę poważne kłopoty! Hej, tato, bracie, poczekajcie, ja też chcę wam pomóc! Hej, ty, doktor Eggman i Metal Sonic, stójcie! Rozumiecie, to zniszczy całe Brookhaven i rodzinę Hedgehog! Teraz atakuj Metal Sonic! Nie pokonacie nas, super szybkie uderzenie Metal Sonica! Au, pomocy, ten dziwny Metal Sonic jest za silny, boimy się go! Idziecie z nami, rodziną Hedgehog! Tato i bracie, nie martwcie się, ja już biegnę. Nie, Metal Soniku i doktor Eggman, proszę, stójcie. Wolny dzieciaku. Poczekaj, to był mój tata i mój brat. Nie, nie, widzowie, posłuchajcie, tak po prostu nie może być. Muszę stać się najszybszym Sonikiem. Okej, Knuckles, mam do ciebie taką jedną ważną sprawę. Proszę, naucz mnie twoich specjalnych umiejętności szybkości. Ja jestem taki wolny, że przeze mnie moją całą rodzinę porwał doktor Eggman i Metal Sonic i muszę ich odzyskać. Dobrze, dobrze! Od razu po tym, jak mój tata i mój brat zaginęli, postanowiłem się udać do mojego przyjaciela Knucklesa, żeby nauczył mnie specjalnych umiejętności, jak być szybszym, żeby uratować moją całą rodzinę Hedgehog! O mój Boże, naprawdę dziękuję, Knuckles! Teraz czuję się o wiele silniejszy, szybszy! Rozumiesz, to nie łudzić się na sucho, głupi mrok, Silver! Ja nie mogę, nie rozśmieszaj mnie, Amy! To twój silverowy, chaosowe, szybkie uderzenie! Au, ja żartowałem, proszę zostaw mnie, ja się naprawdę boję, ja zadzwonię po mamę! Poczekaj, co? Jak to po mamę? Mamo, proszę cię, odbierz! Nie odebrała! Nie no, teraz już przesadziłaś, nienawidzę kłamców, omną, pyszna i teraz umrze! Au, proszę zostaw mnie, już mam dość! O, ja zbieram kolejny level i jest kolejne złote obręcze! Ale poczekaj, co się dzieje? Poczekajcie, gdzie ja jestem? Jest, Sonic, w końcu wróciłeś, złe wiadomości! No! Teraz poczekaj, o co chodzi, co się dzieje? Posłuchaj, doktor Eggman, z energii twojego taty i twojego brata! Zamienił wszystkie Soniki kryształów w chaosu! Mroczne, demoniczne kryształy chaosu! Mroczne, straszne kryształy chaosu? Musisz ich wszystkich pokonać, żeby uratować twojego tatę i twojego brata! Dobrze, dobrze! Wszystko dla mojej rodziny, Hedgehog! Od tej strony dowiedziałem się, że doktor Eggman energią mojego taty i mojego brata Shadowa zamienił w kryształy chaosu. Ich mroczne, straszne wersje, a moim zadaniem było uratowanie ich i uratowanie Brookhaven. Sonic, ale dlaczego ty to robisz? Co ty powiedziałeś, Sonic? Ja jestem chaos! Trzymaj to, głupi, obrzydliwi policjancie! Zobaczysz, jeszcze rodzina Hedgehogów cię dopadnie! Ta głupia cała rodzina Hedgehogów jest już uwięziona! Nie byłbym tego taki pewien, chaos! Przestań atakować Brookhaven! Hej, noobku, Soniczku, już jest za późno! Posłuchaj, chaos, ja naprawdę nie żartuję, ty jesteś manipulowany przez tego głupiego doktora Eggmana! Ja zawsze byłem zły!
Teraz mnie nie trafisz, już nie jestem takim słabym noobem. Zamknij się, mam cię dość. Co? Poczekaj, co się stało, gdzie on zniknął? Jestem tutaj. Ty się teleportujesz, jak ty to zrobiłeś? O tak, to zrobiłem super szybkie zamrożenie chaosu. Ja nie mogę, co ty robisz, chaos? Skończysz jak twój głupi tata. Chaos, posłuchaj, zostaw mojego tatę. I okej, ostateczny cios chaosu. Chciałbyś, głupi chaosie mroku! O, mój Boże, Knuckles, co ty tutaj robisz? Posłuchaj, Sonic chce ci pomóc! Knuckles i Sonic radzą uciekać, to wasza ostatnia szansa na ucieczkę! Weź to, Sonic, i go zniszcz! Ja nie wiem, że to jest złoty szmara chaosu, ale poczekaj, to się dzieje, ja się zamieniam! O nie, o nie! Ja jestem Super Sonic! Poczekaj, co? Super Sonic, ale dobra, nie mam czasu! Dobra, niech będzie kontrola chaosu! Okej, dobra, z tego co widzę, to udało mi się zatrzymać czas! I to czas na mój nowy ruch! Super Sonicowa energia chaosu! Ale to jest niemożliwe, ty byłeś gruby i słaby! Jest, udało się, wróciłeś do normalności! Super Sonic, posłuchaj, nie ma czasu, wyślę cię w przyszłość! Bo z naszych danych wynika, że tam jest twój tata i twój brat! Okej, dobra, tato, nie martw się, uratuję cię! Po pokonaniu chaosa mroku, Tails wysłał mnie do przyszłości! Okej, to powinno być gdzieś tutaj! Twojego taty tutaj nie znajdziesz! Ale posłuchaj, to koniec twojej przyjaciółki! Nie no, Silver, teraz już troszeczkę przesadziłeś! Trzymaj to, moc Silvera! Au! Co się ze mną dzieje? Poczekaj, ja jestem w więzieniu! Nie odzyskasz swojego taty! Poczekaj, to był sen! Hej, Silver, co ty robisz? Zostaw mnie! Kula silverowa przyszłości chaosu! Nie, Silver, stój, proszę, ja go kocham! Ja nie mogę, Amy, ty mnie uratowałaś! Proszę, weź moją moc! Poczekaj, Sonic, co się dzieje? O nie, ja się cały świecę, co się ze mną dzieje? Teraz czuję moc szybkości! Trzymaj to, Silver! I tak nigdy nie znajdziesz swojego taty i swojego brata! Nie no, już mam naprawdę dość tęsknię za swoją rodziną! Co jest? Biegłem w jakiś portal! Witaj, Goty Sonic! Kim ty jesteś, dziwny robocie? Jestem specjalnym robotem zaprojektowanym przez twojego tatę, żeby cię wyszkolić! Specjalnym robotem? Ale okej, dobra, niech będzie, to czas na trening! Udało mi się, przeszedłem trening S123 Omega i wyewoluowałem na kolejny poziom Sonika! Udało się! Ja nie mogę szybko unik, co ty robisz? Pierw musisz mnie pokonać! Poczekaj, ja zabiłem tego dzieciaka! Spokojnie, nie martw się! Papa, głupi Omega! Uwaga, alarm systemu! Oj, przepraszam, naprawdę nie chciałem! Już byłem naprawdę blisko odzyskania mojego taty, ale do następnego Sonika Chaosu Mroku nie było łatwo dojść! Sonik, to jest następne miejsce, uważaj na przechodzące cyborgi i pokonaj Super Metal Sonika! Cyborgi Soniki, o co chodzi? Zniszczyć wszystkie hedgehogi, zniszczyć! Okej, powolutku podejdźmy tak, żeby nie zauważyli i weźmy tego bam! I dobra, musimy zaskoczyć na dół, bo z tego co mi się wydaje, to tam jest Super Metal Sonic! Hej, stój, to jest intro! Stój Soniku, teraz to twój koniec! Patrzcie na to! Co ty robisz, systemy? Alarm! Przegrzewanie! I tak jak uczył Omega! To Super Metal Sonic cię pokona! Panie Metal Sonic, uwaga, intruz w naszej tajnej bazie! Dobrze! Znowu się spotykamy, Nubku Soniku! O tak, Nubku Metal Soniku, to patrz na to! Faza Hyper Sonic załadowana! Poczekaj, co się stało? Ale tego już nie przebiję! Hyper Metal Sonic! Hyper kontrola chaosu! O nie, nie mogę się ruszać, on zatrzymał czas! Hyper dźwiękowy atak! Jak ty jesteś taki silny? I to czas na twój koniec! Problemy! Szybko ucieczka! Nie uciekniesz! Jest, udało się, teraz czas znaleźć doktora Eggmana! Nie, Sonic pokonał wszystkie mroczne kryształy! Zostało ostatnie wyjście! Czas zamienić tatę Sonika w Sonika Exe! Co ty mi robisz? Posłuchajcie, Knuckles i Tej! Mam już naprawdę tego dość, jak chcę odzyskać mojego tatę! Spokojnie!
Ha! Witaj, synu! Tato, co się stało? Dlaczego ty to zrobiłeś? Jest, tato, udało się, w końcu cię znalazłem! Już nie jesteś moim synem! Eggman jest od ciebie lepszy! Au, tato, dlaczego ty to zrobiłeś? Wraz z Eggmanem zniszczymy cały Brookhaven! Ja nie chcę walczyć z moim tatą, ale dobra, to jest chyba jedyne wyjście! Au, moja głowa, synu, ty wróciłeś! Jest, a teraz musimy uratować mojego brata! Nie, nie, to jest niemożliwe! Doktorze Eggman, teraz to twój koniec! O nie, a serio myślicie, że mnie pokonacie? Proszę, ja już mam dość! Good Eggman! O nie, tato, ale poczekaj, dlaczego ty to robisz? Gośko, tego pożałujesz! To niemożliwe, skąd ty masz takie moce? Ale zostało ostatnie wyjście! God Kryształ Chaosu! To było proste, au! A co powiesz na God Sonika? Nie, to są jakieś żarty, mały, gruby Sonik został God Sonikiem! Ostateczny cios, Eggman! Nie! Jest, tato, bracie! Przepraszamy, że w ciebie nie wierzyliśmy! Gdyby nie reszta Hedgehogów, nie dałbym rady! Widzu, masz 5 sekund do zostawienia super łapki, albo ten mały, biedny Sonik zostaje zaatakowany przez te straszne Soniki! O mój Boże, widzę dzidziusia! Blum! Posłuchajcie, mamo i tato, ja nie jestem zwykłym dzieckiem, ja jestem najszybszym dzieckiem na świecie! Ja, jakie to jest szybkie! To jest najszybsze dziecko na świecie, jakie widziałem! Posłuchajcie, ja wcale nie jestem takim zwykłym dzieckiem! Nazywam się Sonik! Nie, 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 my uciekamy, nasze dziecko jest jakimś niebieskim jeżem, o co chodzi? Nie no, poczekajcie, ja zaraz tutaj zemdleję. Ale poczekajcie, mamo i tato, o co wam chodzi? Ja jestem normalny. I to lekarze, proszę pomóżcie, ja jestem dzieckiem. No nie, posłuchajcie, co ja teraz zrobię? Ja, posłuchajcie, udało się! Znalazłem zagubioną zabawkę, Amy! Poczekaj, Goti, ale co? Jak? Gdzie? Ja nie mogę, ja tyle tego szukałem i nie znalazłem! I widzowie, słuchajcie, to jest ona! Taka piękna i różowa Amy, kocham ją, to moja crush! Ale okej, okay, dobra, może podejdźmy, naprawdę się stresuję! Amy, bo mam dla ciebie! Ha! Rozumiesz to, Sonic, ona jest moja! Ale Shadow, poczekaj, ja tylko... Oddawaj to teraz, głupi niebieski jeżu! Hej, Shadow, przestań, poczekaj, co ty robisz? Złap mnie, jeśli potrafisz, Sonic! Proszę pani, Shadow zabrał moją zabawkę! Spadaj ode mnie, ty głupi niebieski jeżu! A moja głowa, to naprawdę bolało! Ale okej, okay, dobra, nie ma takiej opcji! Super szybkość Sonika! Okej, okay, Shadow, rozumiesz to? Oddaj tą zabawkę teraz! A co mi takiego zrobisz, głupi jeżyku, Soniczku? I po co to wszystko, jak Amy nawet cię nie lubi? Shadow, naprawdę ci radzę, przestań mnie denerwować! Nie, nie, to jest moja zabawka! Poczekaj, udało mi się! Ale nie, poczekaj! Nie, 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 kłopoty! To twój koniec, Sonic! Au! Ale o Jezu, co się dzieje? Co ty mi robisz, Shadow? Nie mogę oddychać, ja nic nie widzę! I trzymaj to, Sonic! O nie, ale Shadow, jakim cudem ty jesteś taki szybki? Okej, okej, dobra, szybko do karetki, dziwny niebieski jeżu! Ja nie mogę, Sonic, co ty znowu zrobiłeś? Ale proszę panią, niech pani posłucha. To naprawdę nie jest moja wina, to jest wina Shadowa. Przecież ci mówiłam, żebyś nie robił niebezpiecznych trików! Ale proszę panią, ja naprawdę przepraszam, ja się poprawię. Nie no, poczekajcie, to są jakieś żarty, Amy i Shadow. Nie no, ja już mam tego dość. Jeszcze oni wszyscy zobaczą, zemsta będzie słodka. Brookhaven New! Doktor Eggman, jakiś dziwny super złoczyńca niszczy cały Brookhaven! Soniki, proszę, pomóżcie, on chce jakieś kryształy chaosu! Stójcie, głupi, śmierdzący ludzie! O nie, to jest ten doktor Eggman! Nikt mnie nie powstrzyma, głupi reporterzy! To jest wasz koniec! O Jezu, no nie, znowu to samo! Dlaczego znowu przegrałem ten wyścig z Tailsem, Amy i Knucklesem? O nie, 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 dzieci, szybko biegnijmy! Ale poczekaj, co się dzieje? Czemu jest alarm? Dzieci, słuchajcie, ktoś chce ukraść wszystkie kryształy chaosu! Okej, dobra, biegnijmy, ale poczekaj, kryształy chaosu! Mam naprawdę złe przeczucia! Dobra, szybko biegnę, bo nie mogę się spóźnić! Okej, dobra, jestem! Przepraszam za spóźnienie! Goty, ty wiesz, że mogą zniszczyć cały świat, a ty się spóźniłeś? Przecież jesteś jedną z najszybszych istot na świecie, niby jak!
Witajcie, nędzna rodzina Sonic Hedgehog! Oj, doktorze Eggman, radzę ci z nami nie zadzierać, rozumiesz to? To jest twój koniec! Już nie masz żadnej drogi ucieczki! Drużyno Sonic Hedgehog, musimy to wygrać, rozumiecie to? Inaczej doktor Eggman z kryształami chaosu zniszczy cały świat! Okej, na spokojnie, rodzino Sonic Hedgehog, na luzie, dobry rady! Poczekaj, Eggman, gdzie są wszystkie Soniki? Zniszczyłem ich jednym z kryształów chaosu! Teraz ja, Eggman, VST Sonic 1v1! O nie, poczekaj, szybko unik! No nie, posłuchajcie, mam naprawdę poważne kłopoty, są jakieś żarty, co ja mam teraz zrobić? Hej, 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 Soniku, potrzebujesz pomocy? O, poczekaj, kim ty jesteś, dziwny robocie, i co ty ode mnie chcesz? To specjalne kryształy do ewolucji dla ciebie! Poczekaj, jakie kryształy, o co chodzi? O nie, co się dzieje? Jak szybko! Poczekaj, Sonic, co ci się stało? Nie mogę, dzięki tym kryształom czuję się szybszy, silniejszy! Trzymaj to, doktorze Eggman! Au, Sonic, to bolało, jak ty jesteś taki szybki, to jest przecież niemożliwe! Wiesz co, może dlatego, że jestem najszybszą istotą na świecie! Okej, dobra, doktorze Eggmanie, na ręce! I za to wszystko do więzienia! Tylko nie to głupie więzienie! Był czas na zemstę, a tym głupim Soniku! Ej, ty, Eggman! Poczekaj, kim ty jesteś? Mam nadzieję, że nie jesteś Sonikiem! Potrzebuję twojej pomocy, Eggman! Bo ty też tak samo jak ja nienawidzisz tej głupiej rodziny Sonic Hedgehog! Tak, tak! I wspólnie razem zniszczymy tego głupiego niebieskiego jeża Sonika! I zdobędziemy wszystkie kryształy chaosu! Hej, Soniki, Soniki, posłuchajcie! Zdobyliśmy już 3 następne kryształy! I wszyscy super złoczyńcy Sonic uciekli z Brookhaven! Ale pamiętajcie, Soniki, nigdy nie używajcie kryształu chaosu! Ale posłuchaj, Amy, bo chciałbym ci coś powiedzieć, co chciałem ci już powiedzieć od dawna! Co się dzieje, Goti? Bo tak jakby od dawna ja ciebie kocham, Amy! Ja ciebie też, Sonic, Goti! Ja nie wierzę, Amy, naprawdę, o Jezu! Ty, Goti Soniku! Tak, panie księdzu Tails! I ty, dziewczyno Sonika, Amy! Tak, tak! Zostajecie mężem i żoną! Buzi! Buzi! Stop, rodzino Sonic! O co chodzi, robocie? Co ty robisz? A więc to jest tu całe Brookhaven! Zniszczy je całe i całe miasto będzie myślało, że to twoja sprawka! Co? Jak on niby zniszczy Brookhaven? Pomocy, ktoś ukradł moje całe ubranie, jestem goły! Hał! Nie no, poczekajcie, sobie jakiś żart, jakiś niebieski, że ukradł i spalił mi cały sklep! Mama Muziu, pomocy! O nie, nie, poczekaj, co to są za dźwięki? Sonic, ręce do góry! Zniszczyłeś całe miasto! Ale poczekajcie, o co wam chodzi? Przecież ja nic nie zrobiłem! Do doku! O nie, poczekajcie, oni wchodzą! Okej, dobra, szybko musimy uciekać! Żołnierze, biegnijcie za nim! Okej, chyba udało mi się uciec! Ale czemu ten gościu mnie w to wrobił? To wszystko moja sprawka! Ale Metal Soniku, dlaczego ty to robisz? Chcę cię pokonać! O nie, mam naprawdę poważne kłopoty, jaki ty jesteś silny! To koniec Sonika w Brookhaven! Nie, proszę! Sonic, stój! Użyj naszej nowej mocy nieba chaosu! Poczekaj, kim ty jesteś? Okej, Tails, daj to szybko teraz! Ale co wy robicie? Okej, to się dzieje! Sonic, faza trzecia! Sonicowe tornado! Ba! Poczekaj, jak ty to? Ale dobra, nie tak szybko! Nie wiem, czy miałeś mecha, Soniku, ale to na mnie nie działa! Poczekaj, co? Ale trzymaj to! I to! Au! I to czas na więzienie! Baby Soniku, skończyłeś robić zadanie domowe? Już idę, tak, tatusiu! Wszystko skończyłem! Poczekaj, nie, czy mi się przewidziało? Synku, ty masz super moce Sonika! Shadow, udało się, zebraliśmy wszystkie kryształy chaosu! Czas nastawić każdego przyjaciela Sonika przeciwko niemu!
Poczekaj! Nienawidzę Sonika! Zniszczyć Sonika! Dziwne uczucie! Okej, dobra, wszystkie Soniki mieliśmy się tutaj spotkać. To twój koniec! Poczekaj, Amy, Green, Shadow i Tails? Może odejdę, wydaje mi się, że coś jest nie tak. Au, to bolało, ale poczekajcie, czemu wy zniszczyliście całe Brookhaven? Poczekaj, chyba wiem. Dr. Eggman zdobył wszystkie kryształy chaosu i teraz kontroluje moich przyjaciół. Ale okej. Poczekaj, Sonic, co ty robisz? Okej, kryształy szmaragdu i... udało się. No i co z tego, jak i tak nie pokonasz nas wszystkich? Wiecie co, was nie pokonam, ale doktora Eggmana już tak. Hej ty, doktorze Eggman! Poczekaj, jak ty mnie znalazłeś? Specjalna moc kryształu Emeraldu. Poczekaj, Sonic, pogadajmy. To za Brookhaven i moich przyjaciół. Nie, stój. Trzymaj to, Eggman. Au. I oddaj kryształy chaosu. Hej, zostaw naszego króla. O tak, króla. To patrzcie na to. Goti Super Sonic, faza ostateczna. Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Trzymajcie to, Soniki. Au, co się stało? Poczekaj, czemu my tu jesteśmy? Wy jesteście normalni? Jest. Udało się. A wasza dwójka do więzienia dla super złodziei. Synku, spokojnie, my zaraz wrócimy, dobrze? Poczekajcie, rodzice, ale dlaczego wy mnie zostawiacie? Pa, synku! Mamo, tato, nie proszę, co ja zrobiłem? Szybko wsiadaj i uciekaj, bo mam naprawdę dość tego głupiego bachura! Ale poczekajcie, mamo i tato, jak to dość? Proszę, wróćcie! Ale poczekajcie, widzowie, co to są za dźwięki? Rozumiecie, to zniszczy całe miasto Brookhaven i wszystkie Soniki! Teraz do ataku Sonic Exe! To twój koniec, super szybkość Sonika Exe, głupia staruszko! Au, pomocy, ten dziwny jeźdź zaraz mnie zabije, to mój koniec! Nie! I ostateczny cios Sonika Exe! Nie martw się, biedna staruszko, już biegnę! Okej, babciu, szybko unik! Au! Teraz, gorzko, tego pożałujesz, głupi dzieciaku! Au, o nie, co teraz? Ja nie chcę umierać! Już nikt was nie uratuje! Naprawdę, proszę, zostawcie nas! Nie tak szybko, Eggman i Sonic Exe! Idziecie do więzienia dla super złoczyńców Sonic! A ty, dzieciaku! Proszę, zostaw mnie, ja naprawdę nie chcę, ja się naprawdę boję! Zostajesz jednym z Soników, chęć, Gecho! Czuję się szybszy i silniejszy! Zemszczę się w przyszłości! Witam was w szkole tylko dla Soniku! Tutaj dowiecie się, jak zostać najszybszym Hedgehogiem hogiem na świecie! O, oh, jakie to będzie... Sonik, szkoła! Najszybszy i najlepszy Sonik z tej szkoły zostanie God Sonikiem! Co? Ale jak to God Sonikiem? Ale dobra, okej, musi mi się to udać! Czas na pierwszą lekcję! Okej, klaso Hedgehog, kto pierwszy ukończy wyścig dookoła Brookhaven? Zostaje najszybszym dzieckiem na świecie 6 plus i 10 tysięcy Bobux! O nie, posłuchajcie, mam się z tymi wszystkimi Sonikami ścigać! Troszeczkę się denerwuję, bo dopiero co dostałem moce super szybkości! I do tego jest tutaj ona, czyli Amy, bardzo ją kocham, jest taka słodka i różowa! I tak to przegrasz, głupi, nędzny Soniczku! Przegryw Sonik! Hej, ja wcale nie jestem żadnym przegrywem! Uwaga, klasa Hedgehog! 3, 2, 1, start! Ja nie mogę, co jest, jak oni są tacy szybcy? Nie, no dawaj szybciej, proszę, ja nie mogę tego przegrać, proszę! Wiedziałem, że ten głupi Soniczek jest za słaby! O, wiecie co, jeszcze zobaczymy, ale poczekaj! To się wymyka spod kontroli! Jest, udało mi się, wygrałem wyścig, to było proste! Ej, to było naprawdę niemiłe, ty specjalnie mi zaszłeś drogę! Zamknij się! Przecież nie ukończyłem tego wyścigu! Posłuchaj, Soniczku, ty nigdy nie zostaniesz God Sonikiem w tej szkole! Ale nawet ty, Amy, dlaczego? Shadow Hedgehog został najszybszym dzieckiem w szkole dla Soniku! A ty za oszustwo dostajesz jedynkę i uwagę! Nie no, żartujecie sobie ze mnie na pierwszej lekcji? Nie, tak po prostu nie może być! Czas pomóc Sonikowi, żeby został najszybszym i najlepszym Hedgehogiem na świecie! Ej, ty, Goti Sonik!
Nie. O mój Boże, kim ty jesteś? Co się dzieje? Jestem najszybszym człowiekiem na świecie i pomogę ci zostać najszybszy. Poczekaj, naprawdę? Wow. Leś nauczył mnie swoich specjalnych umiejętności, jak być szybszym, by zostać najlepszym Sonikiem w szkole. Posłuchaj, Fleszu, teraz czuję się o wiele szybszy. To są wrogowie rodziny Sonic Hedgehog i na szczęście są w więzieniu. Ale niestety mają złe zamiary. Mam tego dość. Chcę zniszczyć tą głupią rodzinę Sonic. Czas wyjść z tego głupiego więzienia. Na 3, 2, 1. Uciekamy, czas na zagładę całego Brookhaven. Okej, dobra, Shadow, teraz to wygram. Gośku, tego pożałujesz. Szybko uniknie tym razem. Ale posłuchajcie, to czas przetestować moją nową technikę. I trzymaj to, Shadow. Poczekaj, co się dzieje? Soniki, stójcie, złe newsy! Co się dzieje, panie nauczycielu? Posłuchajcie, to jest ten czas! Ukradniemy córkę nauczyciela Sonika i resztę Hedgehogu! Pomocy jeszcze zobaczycie, ja jestem córką głównego Sonika! Poczekaj, nauczycielu, oni ukradli twoją córkę Amy i resztę Hedgehogów! Sonik, proszę, szybko biegnij! Okej, posłuchajcie, instynkt Sonika mówi, że to jest gdzieś tutaj. Au, poczekaj, co to był za piorun? Hej, Soniku, ale już jest za późno. Metal, Soniku, posłuchaj, oddaj córkę i resztę. Tego jeszcze przebijesz, patrz na to. Super Metal Sonik. O, jego nowa forma naprawdę robi wrażenie. Ej, ty za szybkość Metal Sonika. Na mnie to nie działa, ale patrz na to. Zostaw subę i łapkę, żeby ten Sonik nie przyszedł do twojego domu o 3:00 w nocy. Super Sonik! Poczekaj! Alarm! Wykryto kłopoty! I trzymaj to, Metal Soniku! O, jak tutaj jest zimno! Trzymaj to, szybkość lodu chaosu! Udało mi się pokonać Metal Sonika, ale niestety ten złoczyńca Sonic Chaos był za silny! Nie! Posłuchaj, już mam naprawdę tego dość! Trym z Mutasa, jak za moją córeczkę Amy! Posłuchaj, nie ma takiej opcji, uratujemy ich, a ja zostanę najlepszym Sonikiem na świecie! Tak! Zemsta będzie słodka! Mua! La. Shadow, wstawaj! O mój Boże, Eggman, co się dzieje? Jak mi pomożesz, Shadow, to zamienię cię w najlepszego Sonika na świecie! Dobrze! Okej, nauczycielu Soniku! Pokaż to, co ćwiczyliśmy, Sonik! Uwaga, słuchajcie, to jest kontrola chaosu! I super szybki sonikowy wybuch chaosu! Goti, ile ja mam ci powtarzać? Udało się, moc chaosu zadziałała! I przepraszam, znowu zapomniałem o tej kukle treningowej! Dobrze! Ale co to są za dźwięki? Lodowy laser! O, nie, jestem cały zamrożony. Ale nie tym razem! Kontrola chaosu! I trzymaj to, lodowy Soniku! Au! Udało się! I teraz chyba gdzieś tutaj! Jestem doktorze Eggman! Poczekaj, jak ty tutaj wszedłeś? O mój Boże, to jest mój bohater Sonik! Trzymaj to, Eggman! Nie ujdzie ci to na sucho! Ja nie wierzę, w końcu po tylu latach mi się udało! Chciałbyś, głupi Soniczku! Au, ja nie mogę, co ty robisz, Shadow? Dzięki doktorowi Eggmanowi! To będę wszystkie kryształy chaosu! Posłuchaj, Shadow, on jest oszustem! Kontrola chaosu! O nie, poczekajcie, on zatrzymał czas, nie mogę się ruszać! Trzymaj to, moc super Shadowa! Sonik, proszę pomocy! Co się ze mną dzieje? Poczekaj, lekarz! I Sonik, nauczyciel? Sonik, nie mamy czasu! Poczekaj! Co? Shadow zdobywa kryształy chaosu i zaraz niszczy Brookhaven! Ale jak to zdobywa kryształy chaosu? Muszę być pierwszy! To jest 6 Soników, muszę ich pokonać i zdobyć kryształy chaosu! I do tego uratować Brookhaven i córkę nauczyciela Sonika! Ja nie mogę, to jest Brookhaven w przyszłości! Ale Soniku, w przyszłości, gdzie jesteś? Oj, przepraszam, Silver! Ale muszę cię zniszczyć! Sonik, proszę, nie rozśmieszaj mnie! O tak, mam idealny pomysł!
Poczekaj, gdzie on jest? Ja nie mogę, kręci mi się w głowie. I trzymaj to, Silve. I tak Shadow będzie pierwszy. Jeszcze zobaczymy, ale jest pierwszy Krystal. Sonic następny to szmaragd powietrza. Ale jaki powietrza, o co chodzi? Ja nie mogę, jak tu wieje. Nigdy mnie nie pokonasz, Sonic. Że niby cię nie pokonam. O tak, powietrzny Soniku, to mnie dogoń. Hej, wracaj tutaj, Soniku. Poczekaj, czemu my jesteśmy w samolocie? Bo w tym samolocie to twój koniec przegrywie. Poczekaj, ale jak ty jesteś taki silny? Jest, udało się, zostało nam tylko trochę kryształu. Moja biedna córeczka tak za nią tęsknie. Mówisz o niej? Poczekaj, doktor Eggman zostaw ją. Daj mi moc God Sonika, albo ona umrze. Nie, poczekaj, ale ty nie możesz. Okej, siadaj. 3, 2, 1. Poczekaj, nie stój, proszę, dam ci to. Okej, ale to czas na moją nową moc. Hyper Sonic. Poczekaj, stój, pogadajmy. Okej, dobra, kontrola kaosu. I hypersonikowe uderzenie. Okej, jest trzeci kryształ, została połowa. Po zdobyciu 3 kryształów kaosu zostałem zawołany przez nauczyciela, a Shadow przez Eggmana pod szkołę. A okazało się być to jedną wielką pułapką. Gdzie u mnie tutaj wyzwałeś, Eggman? Panie nauczycielu, już jestem. Poczekaj, co ty tutaj robisz? Au! Poczekaj, ale co to było? Wasz najgorszy koszmar! Poczekaj, to ty, doktor Eggman! Zniszczę Amy i Brookhaven, jak się nie poddacie! Shadow, zostało ostatnie wyjście w pojedynkę, nie damy rady! Musimy się połączyć w jedno! Nie ma takiej opcji, ale no dobra, niech będzie! Jesteście głupi! Śmierdzący! Najwolniejsi i bezużyteczni! Zamknij się, głupi Eggmanie! Ale okej, dawaj! Faza Shadow plus Sonic załadowana! To jest czas na nową przemianę! Poczekaj, jak wy to zrobili? To jest ostateczny God Sonic. Kontrola kołtu Eggmana. Czemu to nie działa? Szybko muszę uciekać. Przed God Sonikiem nigdy nie uciekniesz. Ale jak ty to zrobiłeś? Jest, udało się. God Sonic i God Shadow. Uratowaliśmy Brookhaven i córkę Eggmana. Uratowałeś mnie, buzi. Ej, halo, ja też chcę buzi. Sonic Gotti zostaje najlepszym hedgehogiem na świecie. Aha, okej, a teraz umiera. Ja jestem najszybszym człowiekiem w tej szkole. Dzieci, co wy robicie? Jest lekcja do klasy. O nie, poczekaj, pani. Au, to bolało. Ja nie mogę, Sonic, co ty robisz? Mam już tego dość. Okej, może po cichu odejdę, pani nie zauważy. Przecież jasno ci powiedziałam, żeby w szkole nie używał supermocy Sonika. Nie, proszę pani, niech pani posłucha. To naprawdę nie jest tak, jak pani myśli. Ty zostajesz wyrzucony ze szkoły. Co? Jak to wyrzucony? Nie rozumiesz, Sonic, nikt tutaj cię nie lubi. Wiesz, to myślałem, że jesteś fajniejszy, Sonic. Nikt tutaj cię nie potrzebuje. Dobra, wiecie co, niech wam będzie, ja stąd idę. Super szybkość Sonika. Nie, tak po prostu nie może być. Mam już dość tych głupich ludzi. Chciałbym, żeby każdy na świecie został Sonikiem. Czekaj, co? Brookhaven News! Posłuchajcie, ludzie, dziwny wirus super szybkości o imieniu Sonic panuje na Brookhaven. Hej, głupi, nędzni ludzie! Nie, proszę, zostaw nas, my nie chcemy zostać zarażeni! Nom, to czas na przemianę w Sonika! To super szybko! Miau! Zatem miał kocioł, teraz jesteś jeszcze niebieskim Sonikiem! Miau! Posłuchaj, Vera, bo ja ciebie kocham! Ja ciebie! To nie czas na buzi! Ja pocałowałam jakiegoś niebieskiego szczura. To czas na kartkówkę. Tylko nie to. Bez narzekania teraz wyciągać karteczki. Nie ma takiej opcji, nie ma kartkówki. O mój Boże, jej, to jest nasz bohater. Bo to czas na Sonic Apokalipsy. Dobra. Poczekaj, co nam się stało? La. Ja nie mogę, Gotti, co ty robisz? Wstawaj! O Jezu, to bolało, co się znowu dzieje, popka! Gotti, posłuchaj, to nie są żadne żarty! Miasto opanował super szybki wirus, czyli Sonic Apokalipsa! Co? Poczekaj, jak to Sonic wirus? Ja nie mogę, co ty gadasz, popka, przecież takie coś nie istnieje!
Poczekaj, ale kto przyszedł i dlaczego tak późno? Ja nie mogę, kto to znowu jest? Mam dla ciebie prezent! Ale poczekaj, dziwny typie, ja nawet nie mam teraz urodzin! Okej, może troszeczkę odejdę, mam naprawdę złe przeczucia! Specjalny prezent dla ciebie! Dziwny typie, kim ty jesteś? Zdejmij maskę! O nie, dziwny typie! Nie ma takiej opcji! Rozumiesz to? Zdejmij to w tej chwili! Poczekaj, co się stało? Proś tutaj, rozumiesz to? Nienawidzę ludzi! To jest jeden z tych zarażonych tym wirusem, o nie? Nie goci, dobra, ja stąd idę, proszę, uratuj mnie! Przede mną nie ucieknie! Nie, nie, proszę, zostaw! Goti, to czas zostać Sonikiem! To mój koniec! Posłuchaj, Goty, szybko, musimy uciekać! Ja nie mogę, dziękuję, ty mnie uratowałeś! Ja nie mogę, zamknij się! Ale dlaczego, co ja zrobiłem? Chodź za mną i przestań narzekać, musimy uciec! Brook Heaven News! Kto to jest Brook Heaven News? Poddajcie się, albo Sonic Apokalipsa was zniszczy! Co? Jak to zniszczy? Idziesz czy nie? I okej, dobra, siup na dół! Ale panie wojskowy, co teraz? Szybko wsiadaj do mojego samochodu! Poczekaj, co się właśnie stało? Gdzie poszedł ten cały wojskowy? Goty, wsiadaj do samochodu, naprawdę dziwnie się czuję! O nie, wojskowy, poczekaj, tylko nie to! Teraz przed Sonic Apokalipsą nie ucieknie! O nie, on się przemienił! Okej, dobra, szybko do samochodu, musimy jakoś uciec! Okej, speeda dajmy na 70. Ale poczekajcie, gdzie można ukryć się w Brook Heaven przed Sonicami? Ja nie mogę sobie jesteś taki głupi, my jesteśmy najszybsi na świecie! O nie, troszeczkę tego nie przemyślałem! Wracaj, i tak nie ucieknie! O nie, tylko nie to! Cały Brook Heaven się pali! Okej, dobra, posłuchajcie, z tego co mi się wydaje, to chyba ich zgubiłem! Proszę, pomóż mi, ja się naprawdę źle czuję! O nie, to jest jakaś biedna dziewczyna. Okej, dobra, już pomagam. Okej, weź na ręce i do samochodu, zanim stanie się coś złego. Posłuchaj, nie wiem, czy to dobry pomysł, żebyśmy byli razem w jednym samochodzie. Spokojnie, pojedziemy do szpitala. Ale posłuchaj, bo ja się przemieniam. A co jest, mam Sonika w swoim samochodzie, o nie. Au, rozbiliśmy się. Sonik jest głodny. Okej, dobra, szybko biegniemy do tego szpitala, zanim to coś wstanie. Ale panie naukowcu! Tutaj! Tu! Okej, dobra, na pewno to nie jest tutaj, okej, idę stąd! Ale okej, dobra, może tu to! Au! Co się dzieje, Goty? Bo panie naukowcu, całe miasto zaatakował FNAF wirus! Spokojnie, już opracowałem antidotum! Ja nie wierzę, panie naukowcu, naprawdę! Ale jest jeden problem! Brakuje mi jednego składnika! Jakiego? Skąd? Gdzie? Jak? Kiedy? Krwi Supersonika! Poczekaj, krwi Supersonika? Tą strzykawką musisz się dostać do środka Supersonika! Ale jak to do środka? Poczekaj, jak ja mam to zrobić? Idź do tajnej bazy Sonic Hedgehog! Tajnej bazy? Biegnij, Goty, nie ma czasu! Okej, dobra, trzeba do nich tak wyjść, żeby oni nie zauważyli! Zniszczyć wszystkich marnych ludzi! Okej, dobra, po cichutku na palcach! Ej, poczekaj, tam jest ten gościu, co uciekł! Stój, ty głupi człowieku, nie rozumiesz, to ma być koniec ludzkości! O nie, dobra, szybko unik! O nie, oni podchodzą, co teraz zrobić? Poczekaj, bomba! Co, ja niby mam bombę w kieszeni, co? Ale dobra, okej, ona tyka! Okej, a teraz powiedzcie, gdzie jest Super Sonic? Nie ma takiej opcji! Coś mówiłeś? Okej, dobra, przepraszam, Eagle View w tajnej bazie! Okej, czyli tam, Eagle View! Okej, dobra, to jest to! To jest baza Super Sonika! I posłuchajcie, to jest ten moment. Już wszyscy ludzie zamienili się w Sonika i są super szybcy! Ja, jak to wszyscy, a ja to co? Jestem w niebezpieczeństwie. O nie, Soniku, co ty robisz? Kręci mi się w głowie. Au! A teraz to czas na jedzonko. Spadaj od Gotiego, głupi Soniku. Bo poczekajcie, by się przewidział Popcat. Zamknij się, Goti. Goti, szybko, chodź za mną. Okej, dobra, powolutku idziemy tak, żeby oni nas nie zauważyli. Okej, dobra, wejdźmy z tyłu bazy. O nie, tutaj jest jeden Sonik. Okej, ale powolutku podejdźmy i... Boom!
Poczekaj, to jest atrapa. Rozumiecie, to nigdy nie dostaniecie się do Super Sonika. Au! Wiesz, to nie byłbym tego taki pewien. Yuri, to sowe uderzenie. Okej, dobra, udało się, to teraz wejdźmy na dół. Poczekaj, stój, przebierz się za tego Sonika. Ja mam się przebrać. Przedobrzydliwy strój przepoconego jeża, ja nie mogę. Teraz! Okej, dobra, niech będzie hi-ja! Ja nie mogę, jakie to jest obrzydliwe. Ja nie mogę, Goty, czy ty możesz przestać narzekać? Okej, dobra, wyjdźmy do tej wentylacji. I okej, dobra, musimy jakoś dostać się do środka. Teraz mi się wydaje, to chyba jesteśmy w środku. O nie, Goty! Poczekaj, popkacz, kto to jest? To Super Sonic! Posłuchajcie, już każdy człowiek na świecie został Sonikiem! Ale okej, powoli wejdę tak, żeby oni mnie nie zauważyli. Poczekaj, kto ty? No ja tak jakby jestem prawdziwym Sonikiem, tak, jestem prawdziwym Sonikiem. Tutaj jest zakaz wejścia. Wiecie co? Mało mi to obchodzi tutaj, Soniku! Poczekaj, gdzie ja jestem? Ja nie mogę, ja chyba wiem, jestem w środku Sonika. Ja nie mogę, co sobie dzieje, Sonika, zwykły Sonik, Sonic Exe, Super Sonic i Hyper Sonic, co jest? I do tego tutaj jest jego ogromny mózg, co jest? Tego co wiem, to tam jest serce, do którego się musimy dostać, ale najpierw musimy przejść ten dziwny parking. Ale poczekaj, co ten Sonik tutaj robi? Okej, dobra, nie pytałem, nie chciałem tego zobaczyć. Ale dobra, podskoczmy na tym przejściu, wejdźmy na ten samolot i w tej ogromnej mapie Sonika podejdźmy do tego serca i wbijmy strzykawkę. Okej, dobra, jestem, ale dobra, szybko do naukowca, muszę uciekać. Hej, ty głupi Goty, stój! Okej, dobra, z tego co wiem, to chyba ich zgubiłem, ale biegnijmy do naukowca. Halo, halo, naukowcu, mam to, mam ten eliksir Super Sonika. Oddawaj to! Okej, i mamy antidotum. Naukowcu, i co teraz? Okej, dobra, wlejmy antidotum do tego samochodu. Okej, wejdźmy, siup. I czas naprawić Brookhaven przed Sonic Apokalipsą. Okej, dobra, psikamy wszystkich. I poczekaj, jest, udało się! Uratowałem Brookhaven przed Sonic Apokalipsą! Posłuchaj, mężu, ja naprawdę nie wiem, czy to jest dobry pomysł! Oczywiście, że tak! To dziecko jest złe i ma jakieś dziwne supermoce szybkości! Okej, dobra, niech będzie! Szybko wsiadaj do samochodu! Papa, synku, Shadow Soniku! Nie mamy czasu, zaraz mamy samolot! Mama, tata! Ktoś wyrzucił jednego z jeży Soników pod drzewem? To jest idealna okazja! Proszę, pomóż, panie jajko głowy! Ja nie mogę, ja nie jestem żaden jajko głowy, ja nie mogę! Ale jeżyku, idziesz ze mną i zniszczymy razem Brookhaven! Okej, klasa, kto pierwszy ukończy wyścig dookoła Brookhaven, zostaje najszybszym dzieckiem na świecie. Okej, posłuchajcie, przygotowywałem się do tego od pierwszej klasy, po prostu musi się udać. I tak to przegrać, głupi Shadowku. Hej, dlaczego wy się ze mnie śmiejecie? Uwaga, klasa, 3, 2, 1, to! Ja nie mogę, ja jestem pierwszą osobą. Opłacało się tak długo przygotowywać. I tak tego nie wygrasz, głupi Shadowku. O, jeszcze zobaczymy, głupi jeziki. Jest, wygrałem, jakie to było proste. Ej, ale to było naprawdę niemiłe, dlaczego wy mnie uderzyliście? Posłuchaj, Shadow, nigdy nie będziesz najszybszym Hedgehogiem w tej szkole. Ale koledzy, dlaczego wy mnie tak traktujecie? Sorry, Hedgehog został najszybszym dzieckiem w szkole tylko dla Soniku. A ty za nieukończenie toru dostajesz się tylko i nagonę. Nie no, żartujecie sobie ze mnie, on przecież osłuchał, on mnie zepnął. Mam dość patrzenia, jak mój mały czarny jeżyk jest nękany. Czas, żeby Shadow został najszybszym i najlepszym Sonikiem na świecie. Tryb Smutasa, weźcie mnie już, zostawcie, mam naprawdę dość. Ej, ty Metal Sonic! Czas, żebyś wyszedł z tego głupiego więzienia! Naprawdę cię dziękuję, Sonic Exe! Ale pod warunkiem, że zniszczysz całe miasto i rodzinę Sonic Hedgehog!
Dobrze, dobrze. Proszę, nie jedz mnie naprawdę, ja się naprawdę boję, ja mam urodziny. A masz może tort? Nie, właśnie go zjadłam. Ty mnie okłamałaś, teraz to twój koniec. Baba, ptaszku. Nie martw się, biedna dziewczyno, już biegnę. Udało się, złapałem. Nie, bo ja złapałem głupi szadołie. Au, ja nie mogę, co ty robisz, Sony? O mój Boże, naprawdę dziękuję. Randomowa dziewczyno, posłuchajcie, chciałabyś ze mną pójść na randkę? Buzi. Nie no, posłuchajcie, ja już mam tego dość, że zaraz tutaj nie wytrzymam. Proszę, puść mnie, ty dziwny metalowy Jezu. Głupi, obrzydliwi mieszkańcy Brookhaven. Trzymaj to, głupi nubie. Metal Soniku, posłuchaj, przestań atakować Brookhaven! Witaj, głupi Shadowku, ale niestety jest już za późno! Tego już nie przebijesz, patrz na to! Super Metal Sonic! Jego nowa forma naprawdę robi wrażenie! Ale posłuchajcie, to czas przetestować moją nową technikę! I trzymaj to, Metal Soniku! Idziesz ze mną! Co? Poczekajcie, co to było? Ej, wiesz, naprawdę dziękuję, ty! Uratowałem Brookhaven! Dokładnie, zgadza się, poczekaj, jak, gdzie, kiedy, co? Nasz ukochany bohater Sonic! Nie, tak po prostu nie może być! Brookhaven News! Sonic uratował Brookhaven przed Metal Sonikiem i w nagrodę dostał 1 000 000 Robuxów! Nie no, serio, żartujecie sobie znowu to samo? Czy wy możecie przestać, już mnie to naprawdę denerwuje! Posłuchaj, tato, mam naprawdę już dość tych wszystkich Soników! Oni się ze mnie śmieją, oni mnie wszyscy wyzywają! Oni mnie po prostu nienawidzą! Posłuchaj, nie ma takiej opcji, zostaniesz najlepszym Sonikiem na świecie! Tak! Tato Eggman, zemsta będzie słodka! La! Sonik, wstawaj, naprawdę złe wiadomości! Nie! O mój Boże, Knuckles, co się dzieje? Posłuchaj, Shadow został porwany! Musimy go natychmiast uratować! Okej, tato, doktorze Eggman! Pokaż to, co ćwiczyliśmy, Shadow! Uwaga, słuchaj, tato, to jest kontrola chaosu i super szybkie uderzenie Shadowa! Udało się, moja nowa super moc zadziałała! Goty, co ja ci mówiłem? Miałeś nie używać super szybkości do mnie! No rzeczywiście, to była kukła treningowa. Dobrze! Okej, Shadow, w końcu cię znalazły, proszę wróć do nas! Posłuchaj, Sonic, jesteś głupim, słabym, śmierdzącym, beznadziejnym i bezużytecznym Sonikiem! Shadow, poczekaj, ale dlaczego ty tak mówisz? Przecież my jesteśmy przyjaciółmi! O tak, Soniku, dlaczego wy cały czas się ze mnie śmialiście? Rozumiesz, to czułem się od was gorszy! To tylko takie żarty! O tak, żarty, to patrz na to! Super Shadow! Poczekaj, co ci się stało? Kontrola chaosu! I trzymaj to, Sonic! Poczekaj, nie działa? Szybkość Shadowa chaosu? Nie, Shadow, posłuchaj, teraz przesadziłeś! Nie, poczekaj, co ci się dzieje? Zostaw super łapkę, żeby ten Sonic cię nie zjadł! Super Sonic! Wiesz, to masz rację, nienawidzimy cię! Nie! Nie, to są jakieś żarty, tyle treningów po nic? Teraz to twój koniec, Shadow! Nie, tak po prostu to nie może być! Jesteś najsłabszym z nas wszystkich! Jeszcze zobaczysz, zniszczę cię, Sonic! Zamknij się! Trzymaj tą moc Super Sonika! Au! Co się ze mną dzieje? O, poczekaj, jestem w więzieniu! Wiesz, to myśleliśmy, że jesteś lepszy! Nie no, tylko nie to trafiłem do więzienia! Nie ma takiej opcji! Eggman, tato, ty mnie ratujesz! Zostało ostatnie wyjście! Musimy zdobyć wszystkie kryształy chaosu! Co? Ale tato Eggman, jak to kryształy chaosu? Przecież to jest nielegalne! Chodź za mną i przestań narzekać! To jest 6 Soników, a każdy z nich ma 1 kryształ chaosu. Muszę ich wszystkich powstrzymać i stać się najlepszym Sonikiem. Okej, ognisty Soniku, gdzie jesteś? Zniszczę cię! Ale poczekaj, co to za wybuchy? Gośku, tego pożałujesz! Szybko uniknie tym razem!
Trzymaj to ognisty Soniku! Au, i tak wszystkich nie zdobędzie! Jeszcze zobaczymy, ale jest okej, pierwszy ognisty szmarak! Żadą następny to szmarak przyszłości, czyli Silver! Poczekaj, to jak będzie jakiś Silver, o co chodzi? Ja nie mogę, to jest Brookhaven w przyszłości! Nigdy mi nie pokonasz, Shadow! Mam idealny pomysł! O tak, Silver, to mnie długo! Hej, wracaj tutaj! Poczekaj, gdzie on poszedł? Tutaj jestem, głupi przegrywie! Udało się! To jest trzeci z Soników, czyli tu już jest połowa i to jest Sonic elektryczny! Oj, cześć Soniku, przepraszam! Ale muszę cię zniszczyć! Shadow, nie rozśmieszaj mnie! Nie wiem, czy wiesz, ale to jest na mnie za słabe! Trzymaj to, głupi elektryczny Soniku! Poczekaj, ale jak ty jesteś taki silny? Okej, zostały jeszcze 3 kryształy! Jak tu zimno! Zamrożenie! O, nie jestem cały w lodzie, szybko używam kryształ ognia! To było proste! Okej, jeszcze trochę i jest! Poczekaj, co? Ogniste szybkie uderzenia! Już jest blisko, dasz radę, Shadow! Nie byłbym tego taki pewien! Co, Sonic Mroku? Szybkość Mroku! O nie, co teraz? Jesteś Niki! Soniku Mroku, naprawdę ci radzę, przestań mnie denerwować! I tak to twój koniec! Nie, jest coraz ciężej! Ale to czas na moją nową moc! Co? Nie, kłopoty! Jest, został ostatni kryształ! Okej, dobra, jesteśmy, ale poczekaj! To twój koniec, Eggman! O nie, żartujecie sobie ze mnie, to jest mój tata Eggman! Ale musimy coś zrobić, ten gościu jest za silny! Knuckles, proszę, nałóż mi twojego specjalnego ruchu! Dobrze! Knuckles, nałóż mi swojego specjalnego ruchu, by zdobyć ostateczny kryształ! Serio, przyszedłeś po ostatni kryształ i po swojego tatę? I tak zginie! Poczekaj, co? Nie! Posłuchaj, teraz już przesadziłeś! Jesteś następny! O tak! O, to jeszcze czas na nową przemianę! Poczekaj, co to jest? Okej, kontrola chaosu! I Shadowowy wybuch! Ja nie wierzę, jest, udało się, mam 6 kryształów! Dobrze! Znowu się spotykamy, Shadow! Zamknij się, głupi Soniku! Tym razem cię zniszczę! I tak ucieknę, głupi Shadowku! Nie uciekniesz ode mnie, Soniku! I tak zginiesz jak twój tata, Eggman! Zostaw mojego tatę! Faza wszystkich kryształów chaosu załadowana! Poczekaj, skąd ty to masz? To jest twój najgorszy koszmar! Kontrola chaosu Sonika! Nie wiem, czy wiesz, ale na mnie to nie działa! Co ty zrobiłeś? Jest, udało mi się, pokonałem go! Zemściłem się na tej głupiej rodzinie Hedgehog za wszystko! O nie, poczekaj, wydaje mi się, że umieram. Mamo i tato, patrzcie na to, ja dostałem 5 z plusem! Goty, ja nie mogę, czy ty nie rozumiesz, to nas nie obchodzi! Ale czemu, ja się naprawdę starałem! Ty masz być szybki, a nie jakiś mądry! Ale czy wy nie rozumiecie, a nie chcę, ja chcę być najmądrzejszym człowiekiem na świecie! My jesteśmy najszybszą rodziną na świecie, nienawidzimy takich mądrali jak ty! Ale tato, ja naprawdę nienawidzę tej siłowni, ja chcę do biblioteki! Powiedziałem, Goty, teraz na bieżnie! Nie no, ja nie mogę, znowu to głupie bieganie, nie no, co jest, zaś się teraz wywalę! Au, to naprawdę bolało! No i masz za swoje, ślimaku, super szybkością! No ale dlaczego wy nie rozumiecie, cały czas mnie wyzywacie, jak chcę być tylko mega mądry, co jest ze mną nie tak? Teraz, Goty, Maciek, to czas na wasz wyścig! Ja trenowałem na to całe życie! Ale rodzice, poczekajcie, ja! Wygrany wyścigu wygrywa 1000 Robux, a przegrany zostaje wyrzucony z naszej rodziny! Ale nie, jak to wyrzucony, proszę nie! I za 3, 2, 1... Uwaga, teraz wyścig stór! Ale widzowie, poczekajcie, co ja to wygrywam, nie wierzę! Ja tylko żartowałem, chciałbyś, głupi, przegrywać. Ja masz za swoje Goty! Dlaczego ty to zrobiłeś? Jest, udało się, ja wygrałem ten wyścig! Gratulacje, jesteś najlepszym synem na świecie, a to są twoje Robuxy! A ty, znienawidzony synku, katfu, pluję na ciebie! Od teraz nie jesteś naszym synem, rozumiesz to? Ja nie mogę, naprawdę, przestańcie mnie wyzywać, ja będę lepszy, obiecuję! No i to koniec głupiej biblioteki Gotiego, boom, bang, bam! Wiecie co, wy zaczynacie mnie już powoli denerwować! Ha! Ślimaczku, Goty, nikt cię tutaj nie lubi! Nie, to jest po prostu za dużo, zostajesz wyrzucony z naszej rodziny.
nie idziesz do domu dziecka. Aby wrócić do naszej rodziny, masz 24 godziny, aby wygrać wyścig z naszą całą rodziną. Wiecie co, rodzice, się umysłu, czyli telekinezu, wyrzucę was na drugi koniec świata. Dobra, nie widzę, posłuchajcie, muszę się zemścić i stać się szybszy. Ale niestety nie wiem, jak to zrobić, ale poczekaj, nie, czy mi się przewidziało? Uwaga, uwaga, teraz wszyscy mieszkańcy Brookhaven, to czas na wyścig szybkością 10 tysięcy rubów. Okej, dobra, niech będzie, dawaj, dawaj, Goti. Poziom szybkości Gotiego wynosi 1%. Mo nie, kłopoty, tutaj jest Flash i Sonic, to jest? Teraz wyścig Storm. Ja nie wierzę, patrzcie na to, jestem coraz szybszy, dawaj, 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 Goti. Poziom szybkości Gotiego wzrósł do 20%. Serio, ten głupi dzieciak myśli, że z nami to wygra? Widzowie, ale co się dzieje? Ja dosłownie jestem obok mety. Spadaj, głupku Goti, nie ma takiej opcji. Okej, ale Flash, poczekaj, to jest nie fair. Zamknij się, głupi Goti, po prostu jesteś za słaby. Ale co się dzieje, kochani, oni mnie dosłownie zepchnęli. Oj, Goti, Goti, a może bardziej ślimoczek? Ale ja nie mogę, co wy ode mnie chcecie, ja nie jestem żadnym ślimakiem. O tak, Goti, to co powiesz na to? Bej, glasę. No nie, ale poczekajcie, co wy zrobiliście z moją głową. Teraz wszyscy posłuchajcie biegać i bić wokół Gotiego. O nie, ale widzowie, co się dzieje, jak mi się kręci w głowie, a tutaj dosłownie zaraz zemdleję. Ow! Ja nie mogę, to naprawdę boli. Ow! Proszę, przestańcie mnie bić, to boli. Ow! Wiecie co, wy wszyscy tutaj zebrani, przestańcie się do mnie odzywać. Nie no, kochani, posłuchajcie, nawet tutaj się ze mnie śmieją, ale ja im pokażę i zostanę najszybszym człowiekiem na świecie. Dobra, ale nie, widzowie, co teraz, to teraz, to teraz. Ja teraz nie mam rodziny, domu, jedzenia, dosłownie nic nie mam. Hej, ty dzieciaku, spokojnie, adoptujemy cię do naszej rodziny. Ale naprawdę adoptujecie, o Jezu, ja dziękuję. Patrz na to, synku, jestem mega szybki. Co jest na to, ale poczekaj, jak ty to zrobiłeś? Zjedz tego pozłacanego burgera. Okej, dobra, niech będzie, dawaj to. Ja, co się dzieje, dawaj szybciej, szybciej, Goti, jest, udało się, a teraz jestem szybszy. Poziom szybkości Gotiego jest na levelu 35%. Teraz ręce do góry, to jest napad na tej po. No nie wiem, złodzieju, czy taki napad, bo spalaj szybkością, cię walę na łeb. Ale jak ty jesteś taki szybki, przecież to jest niemożliwe. Ja muszę być jeszcze szybszy, dawaj na tą bieżnię. Proszę cię, Goti, szybciej, 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 szybciej. Teraz, Goti, ślimaczku, zejdź z tej bieżni, rozumiesz, to ona jest moja. O tak, Flash, mam zejść z tej bieżni. Dobra, Goti, sam tego chciałeś, super szybkość, a masz, bo, bo, bo. No ja nie mogę, spalić ode mnie, mały, głupi Flashku. Oj, widzę dla nas konkretnego przeciwnika, Goti osiągnął 50% poziomu szybkości. Poczekaj, poczekaj, co, jak to 50% robię goli, ja mam 70%. Ja nie wierzę, posłuchajcie, ja jestem coraz bliżej do powrotu do mojej rodziny. Ale dobra, mam pomysł, teraz wszystkie chęćki chogi za mną do króla Brookhaven RP. Uwaga, królu, teraz ręce do góry, masz robić to, co ci każemy. Dobrze, dobrze, Soniki, proszę, nic mi nie róbcie. Rozumiesz, to masz rozkazać całej policji, wojsku i agencji zniszczyć i połamać Gotiego. Okej, widzowie, patrzcie na to, tutaj jedzie jakiś samochód. Yo, ja jestem o niego szybszy, to jest naprawdę epickie. No i kochani, w tym północnym domu jest dziecko, a z użyciem mojej super szybkości mogę je teraz uratować. Ty, Goti, uratowałeś moje dziecko, buzi, buzi. Halo, halo, agencji, policja i wojsko. Ja teraz wam rozkazuję poszukiwać tego niebiesko-włosego Gotiego i go zniszczyć i połamać. Zemsta będzie słodka i nikt teraz nie będzie u nas szybszy. No i teraz, widzowie, wystarczy wybić o tą podkę szybkości. Level szybkości Gotiego równa się 60%. Synu, jesteś najlepszy i najszybszy, to jest twój nowy epicki samochód. Tato, ale naprawdę proszę cię, mogę wrócić do naszej rodziny? Ja patrz na to, tato, jestem naprawdę mega szybki. Co jest, Goti, ale poczekaj, jak ty to zrobiłeś? Ale kochani, poczekajcie, co to są za dźwięki? Teraz, Goti, ręce do góry, idzie z nami do więzienia. Co, ale poczekajcie, czemu, co ja takiego zrobiłem? To czas połamać wszystkie twoje kości. Au! Co jest, ja mam jedną nogę, co wy mi zrobiliście? Teraz idzie z nami do więzienia. Nie, dobra, widzowie, tak nie może być, ja stąd uciekam. Nie no, ale nawet wojsko to już jest po prostu przesada. Tutaj agencji, poddaj się albo stracisz drugą nogę. Ale jak to drugą nogę, poczekaj, co? Oj, Goti, Goti, jesteś ślimakiem i jesteś za wolny. Przestańcie mnie denerwować, to nie jest prawda, ja wcale nie jestem za wolny. Ale to jest czas na idealną pułapkę i bęk, szybko w lewo. No nie, ale gdzie on jest, on to jeszcze na co jest? Au, ja nie mogę, głupi ślimak, Goti. No nie, nie gadajcie, to nie idzie zgodnie z plonem. Witajcie wszyscy ludzie Brookhaven, kto znajdzie i połamie Gotiego, wygrywa milion robux. Ja dostanę milion robuxów. Dosłownie tak za darmo. Teraz połamać Gotiego, jak chcę być mega bogaty. Ale nie, poczekajcie, czy mi się coś przewidziało? Ja dosłownie jestem najbardziej poszukiwaną osobą na Brookhaven RP. O Jezu, dzieci, co wam się stało? To jest pułapka, bam, my chcemy ci połamać nogi. Podajcie ode mnie, dzieciaki, przecież ja nic nie zrobiłem. Stój, Goti, ja potrzebuję kasy na siano do koni. Poddaj się, gościu, ja jestem rycerzem na koniu. Łowca duchów kocha, bo Bóg chce cię dopodnie. To już jest po prostu przesada, nawet rycerz na koniu mnie goni. Obudziłem się ze zmarłych, żeby połamać Gotiego.
Nie no, teraz została mi tylko jedna ręka, jedna noga, tylko nie to. Goty, szybciej, 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 juuu. Ja byłem taki szybki, że aż mnie teleportowało. Poziom szybkości Gotiego wzrósł do 70%. No i teraz już mnie nikt tutaj nie powstrzyma. I bęk, ucinamy mu wszystkie nogi. Ale widzowie, co się dzieje? Ja nie czuję swoich nóg. Hej, lekarze, zostawcie go. Ale kochani, co tutaj robi ten niebieski jeż? Kręci mi się w głowie. Teraz idziesz ze mną, Goti. Ja nie mogę, nie, tu nie tak miał być. Ten głupi niebieski jeż nas zdradził i mu pomógł. On i tak nic nie zrobi, bo uciszył mu jego wszystkie nogi. O, widzowie, ale poczekajcie, co tutaj robi Sonic, i poczekaj. To jeszcze, bo ja jestem na jakimś wózku. Poziom szybkości Gotiego zmalał do 0%. Goti, spokojnie, nie mamy czasu, ja ci pomogę. Co, ale jak to pomożesz, ty byłeś moim wrogiem. Synu, pamiętaj, godzina do wyścigu, powrót do rodziny. Tato, ale proszę, przełóż mi ten wyścig, ja nawet nie mam nóg. Trochę pomieszajmy tutaj, dodajmy i jeszcze przywieźmy to do Gotiego. No i ostatecznie wypij tą miksturę. Dobra, widzowie, ale chyba nie mam innego wyjścia. Ja nie wiem, że co jest, zwróciły moje nogi. Level szybkości Gotiego wzrósł do 80%. Powodzenia, Goti, dasz radę, wygraj ten wyścig. Ojo, dzieciaczek, Goti idzie na wyścig. A my za to złożyliśmy specjalne mikstury z pizza dziki, które będziemy mieli 100% szybkości. No nie, mój specjalny zdrot wykrył, że Eggman, Shadow, Knuckles, Tails, Amy osiągnęli 100% poziomu siły. Dobra, nie mamy czasu, musimy coś szybko wykombinować. Goti, halo, zostało 10 minut do końca. Dobra, ale nie ma czasu, szybko biegnijmy do wyścigu. O, no nie, znowu to samo. Ale tylko nie to, ja połamałem swoje całe nogi. No nie, ale ja jestem naprawdę smutny. Ja muszę się ścigać na wózku, serio. Ha, 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 co za dupek. Myślałam, Goti, że jesteś lepszy. Ale przecież to nie moja wina, ja się tyle przygotowałem. I za 3, 2, 1, wyścig stąd. No ale nie gadajcie, widzowie, oni serio są szybsi. Ty już nigdy nie wrócisz do naszej rodziny. Hej, ale to nie fair, przecież ty oszukałeś. Ale proszę cię, Goti, co zrobić? Myśl, myśl, myśl. Zjedz tego pozłacanego burgera! Synu, ale zrób to dla nas, zostań najszybszym na świecie, proszę! Dam, 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 dam! Poziom szybkości Gotiego równa się teraz 90%! Dobra, rodzice, co powiecie na to? Ale on był na wózku, przecież to jest niemożliwe! A masz, mamo, bang, boom! Rozumiecie, to nie wygracie tego ze mną! A ty, tato, epickie, szybkie tornado! W tym tornadzie tak mi się kręci w głowie, co jest? No i jest, udało się, wygrałem! Ale poczekaj, jak to jest możliwe? To są mega ultima, mega szybkie nogi! I za to wszystko super szybkością wypadajcie na księżyc! Ale Goti, jesteś już naprawdę mega szybki, możesz wrócić do naszej rodziny! Udało się, dzięki nam, całe Brookhaven jest zniszczone! Szybki jeżu, jest, udało się, pokonałem moją rodzinę. Ale Eggman z Hedge Gehogami niszczy całe Brookhaven RP. Teraz, głupie babo, oddaj swoje pieniądze. Dobra, wchodzimy do tego domu i disaster pakiem, trzęsienie ziemi i pioruny. Ja uwolnię wszystkich złoczyńców z więzienia. Co? Właśnie widzę, wszystko tutaj jest zniszczone. Aby ich pokonać i stać się szybszy, musisz wykonać dwa zadania. Pierwsze zadanie to zbierz 10 najszybszych ludzi na świecie. Ja zrobię wszystko, żeby być najszybszym. Bum, dom prezydenta i bęk, straż buzarda. No i teraz wszystkie lody będą moje. Dam, 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 dam. Dobra, niech będzie pierwszy Flash. I bang, trzeci Lewandowski. I okej, siódmy My Talking Ben. No i dziesiąty, ostatni Shadow. Jak zniszczymy całe Brookhaven, to będziemy mega bogaci. Super wybuchające tornado szybkości. O, przecież ty nie miałeś nóg, zostaw mnie. Teraz wystarczy, że wszyscy wejdą do tego basenu. Jest, udało się, mamy to eliksir szybkości. Niech będzie, wypijmy tą potkę. Trochę bieżni. Okej, jeszcze więcej biegania. Dobra, nie, ja się tutaj chowam. Ja teraz będę najszybszy na świecie. Level szybkości Gotiego 100%. Wykryto niebezpieczeństwo. Nogi się przegrzewają, powtarzam. Serio, policja, nic mi nie zrobicie. Bang, w kosmos, a ty bam, na biegu północny. To już jest przesada, my mamy 500% szybkości. Całe Brookhaven się trzęsie, ale to czas na ostatnie zadanie, czyli wejdź do środka ciała Eggmana i pomiesz z jego serca krew. Poczekaj, poczekaj, ale jak wejść do jego środka, co? Przestań narzekać, Goti, biegnie wszystko w twoich rękach. Nikt nie ma prawa jeść jedzenia w moim mieście. Z tego, co mi się wydaje, to super szybkością dam radę wejść do środka. O nie, ale coś we mnie jest. Eggman pomknął bieżnię i całą siłownię. Ale gdy zeskoczył tutaj na dół, to tutaj jest jego ogromne elektryczne serce. Wiem, że to ty, Goti, zaraz ci wypluję. O Jezu, widzowie, wszystko się trzęsie. Ale dobra, bęk do ścikawki i wyskoczy stąd. Poczekaj, poczekaj, co Goti, co tu tutaj robi?
Halo niebieski jeżu, proszę pomocy. Teraz to przesadziłeś, Gotti. Żeby być szybszy, wsiknij sobie to do nogi. I to twój koniec za 3, 2, 1. O nie, ale co jest, to się dzieje? Oj, oj, Gotti ślimaczek, serio myślisz, że coś mi tym zrobisz? Poziom szybkości Gotiego równa się 1000%. Zagrożenie życia i świata, uwaga, uwaga. I to jest czas, aby cię zniszczyć, bo big boom, boom. Jej, udało się, jestem najszybszy na świecie. Czy ja właśnie szybkością się przeniosłem w czasie? Uga, buga, uga, buga, uga, buga. O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże. O nie, zaraz ją stracimy. Zrób coś, głupku. WTC. I jak, proszę pana, wszystko okej? Okay? Proszę pana, trudno mi to powiedzieć, ale... Ona... Ono... Nie! Ja nie wierzę, że to naprawdę się stało. To jest mój synek Gotti. Nie ma takiej opcji, szybko ucieczka. Gotti, poczekaj, stój, to niebezpieczne. Poczekaj, co mówiliście, mamo i tato? O nie, co się z nim stało? To koniec naszego synusia. Oh yeah, jak szybko. To jest najszybsze dziecko na świecie. Posłuchajcie, a nie jestem jakimś zwykłym dzieckiem. Nazywam się Flash. Kim ty jesteś, ale poczekaj. Co ty zrobiłeś z moją mamą i moim tatą? Wrócę w przyszłości i dzieciaku ukradnę ci twoją super szybkość. Mamo, tato... Ja, ta deska jest naprawdę super, ale poczekaj... Mój instynkt Flesza mówi, że coś złego się dzieje w szkole. Pomocy! Zostaw mnie, głupi bulerze! To twój koniec, Vera! Nie no, nie gadaj, że bulisz się znęca nad Verą! Twoją drogą, jak ona jest piękna i słodka, to moja crush! Ale dobra, przychodząc do rzeczy, to czas na... Gotti Flesza! Teraz już będziesz cała moja, Vera! Ale ja nie chcę, proszę, zostaw mnie! Teraz już nikt cię... Ciebie nie uratuje! Bully, przestań, co ty robisz? Poczekaj, kim ty jesteś? O mój Boże, to mój bohater! Posłuchaj, głupi bulesie, nazywam się... Flesz! I tak, to jest twój koniec! Nie tak szybko, głupi Flesz! Trzymaj! To Bully! Ale jak ty to zrobiłeś? Okej, chodź tutaj, Vera, i wyjdźmy z tej głupiej szkoły. Wow, mój bohater Flesz. No i mamy nowego superbohatera, to Roblox Avenger. Okej, Avengersi, to jest nasz nowy superbohater. Hej, Hulk i Spider-Manie, jestem nowy i nazywam się Flesz. Poczekaj, co niby to on? Serio, jakaś głupia, słaba błyskawica do Avengersu? Ej, Hulk, dlaczego ty się ze mnie śmiejesz? Ja przecież nie jestem słaby. Ty, Flesz, w walce fałę i ty, silny Hulk. Poczekaj, co nie? Mam walczyć z tym ogromnym i silnym Hulkiem! To koniec głupiego Flesza! Nie, no to są naprawdę jakieś żarty, wy sobie coś ze mnie żartujecie! On jest mega ogromny i silny! A ja jestem malutki i w ogóle nie jestem silny! 3, 2, 1, start! Okej, dobra, muszę to wygrać, żeby dołączyć do Avengersu! O Jezu, moja głowa to bolało! O nie, kochani, mam naprawdę kłopoty, co teraz? Wiedziałem, że ta mała błyskawica Flesz jest za słaba! Nie, nie, Hulk, rozumiesz, to nie jestem za słaby! A co mi zrobisz, błyskawico? Super szybko! Ja nie wierzę, jak ty to zrobiłeś! I na koniec, głupi Hulku, ostateczny... Piorun Flesza! Gratulacje, Flesz wygrał! Nie no, jak to wygrał? Nie no, to nieprawda, to po prostu było nie fair! A teraz, Flesz, witaj w Brookhaven Avengers! Ja nie wierzę, że to naprawdę się stało! Moje marzenie się spełniło! To jest ten czas na zniszczenie Flesza! Muahahahaha! Ej ty, Bully! Kim ty?
ty jesteś? Czy ty jesteś Flashem? Potrzebuję twojej pomocy, Bully, bo ty też tak samo jak ja nienawidzisz Flasha. Tak, tak. Ale poczekaj, Liver, z Flashu jakiej pomocy? Dzięki temu zamienię cię w Godspeeda i wspólnie razem ja i ty zniszczymy Flasha. Okej, dawaj tu teraz, River. Okej, szybko biegnę, bo się zaraz spóźnię. Okej, jestem. Przepraszam, że się spóźniłem. Ale poczekaj, Flash, jak ty się spóźniłeś? Przecież jesteś najszybszym człowiekiem na świecie. Witajcie, nędzni Avengersi. Thanos, zrozumiesz, to jest twój koniec. Już nie uciekniesz. Drużyno Avengers, musimy to wygrać. Inaczej to będzie koniec świata. Okej, dobrze, Avengersi, na spokojnie damy radę. Poczekaj, gdzie są wszyscy Avengersi? Wysłałem ich do innego wymiaru. Teraz mamy jeden VS 1. Nie no, po prostu to są jakieś żarty. To jest już mój koniec. Kombinezon Flash, faza druga załadowany. O, poczekaj, co się dzieje? Poczekaj, co ci się stało? Ja nie mogę, czuję się lepszy, silniejszy. Trzymaj to. Poczekaj, to jest niemożliwe, jak ty jesteś taki szybki? Wiesz co, może dlatego, że jestem najszybszym człowiekiem na świecie. Nie byłbym tego taki pewien. Nie, poczekaj, czy mi się przewidziało? River Speed z narodzi i jakiś dziwny inny Flash. Czas zabrać ci twoją super szybko. O nie, zostawcie mnie. Poczekaj, ale jak on tak szybko uciekł? Co? O ludzie, było naprawdę blisko. Hej, Vera! Pamiętasz mnie, Vera? Nazywam się Flash! Hej, Flash! Jest to, Vera, te twoje nowe włosy naprawdę piękne! Dziękuję! Nikt inny oprócz ciebie nie zauważył! I Vera, ogólnie chciałbym ci coś powiedzieć, co chciałem ci powiedzieć już od dawna. O co chodzi, Flash? Bo tak naprawdę to ja, Godi! Ja nie mogę, naprawdę, to ty, Goti! I słuchaj, ja ciebie kocham, Vera! Ja ciebie też, Goti! Ja nie wierzę, naprawdę, o Jezu! Buzi! Bój to obrzydliwe! Poczekaj, kim ty jesteś? Idziesz ze mną, głupia dziewczyno! Hej, dziwny typie, zostaw ją! Złap mnie! Jeśli potrafisz, Flash! Vera! O, szybko, muszę cię uratować! Okej, rozumiesz to? Oddaj ją teraz! Zobaczymy, co powiesz na to! O Jezu, co się dzieje? Nie mogę oddychać! Ja nic nie widzę! Faza trzecia stroju Flasha załadowana! Trzymaj to, Sarwita! Poczekaj, to niemożliwe! Jakim cudem ty jesteś szybszy ode mnie? No widzisz, dupku, ale jaki mój nowy strój jest epicki! Goti, ty mnie uratowałeś! Kocham cię! Ty, Goti, Fleszku! Tak, pani Bonanku? I ty, dziewczyno, Vero! Tak, tak! Zostajecie mężem i żoną! Buzi! Vera, poczekaj, czemu upadłaś? Co się dzieje? Goti, ja chyba rodzę! Ja nie wierzę, czy ja naprawdę będę tatusiem! Godspeed, pamiętasz cały plan? Oczywiście, porwiemy jego rodzinę! To czas na koniec rodziny Flasha! Baby Flash, chodź na dół, to czas na obiad! Dobrze, już idę, tato! Jestem, tato! Poczekaj, nie, czy mi się przewidziało? Synu, ty masz super moce! 100 lat! Okej, dobra, ale dobra, szybko biegniemy do domu, bo muszę ten prezent dać weźże. Co się dzieje? Transformacja! Poczekaj chwilę, nie, co się dzieje z moim domem? O nie, czemu tu wszystko płonie? Halo, Vera? Baby Flash! O nie! Nie! Wszystko się tutaj pali! Poczekaj, o co chodzi? Ratuj, proszę! Halo, Vera, ale poczekaj, gdzie wy jesteście? Dobrze! Nie no, nie gadaj, to znowu wy, te głupie Flesze! Ale poczekajcie, Flesze, gdzie jest moja rodzina? Pa,
pa, głupi Flash Goti! Nie, poczekaj, stup! Już bez tego głupiego Flasha zniszczymy Brookhaven! Nigdy więcej Flasha! O nie, Goti Flash! No nie gadaj, mój tata! Nie ma takiej opcji! To jest mój finalny strój Flasha! Szybko uciekajmy! Rozumiecie, to przede mną nie uciekniecie! Okej, gdzie my jesteśmy? Teraz już nie uciekniesz, Flash! O tak, to trzymajcie! Tu, ba, bu, be, bu. I ostateczny bo! Rozumiecie, to nie są żarty, oddawajcie moją żonę i mojego synka! Ale poczekaj, Flash, my ich nie mamy! Jeszcze raz powtarzam, to nie są żarty! Oddajcie ich teraz! Ale proszę, zostaw mnie, ja mam dzieci i żonę! Poczekaj, Reverse Flash, masz dzieci i żonę? Tak, Flash! A, okej, to przepraszam! Ja nie mogę, serio, jesteś taki głupi? Ale o co chodzi, Flashe? Tak głupi jak twoi głupi rodzice! Ej, przestańcie! Zostawcie moich rodziców! Umrzemy wszyscy razem! Nie, Rivers, poczekaj, stój, to nas zniszczy! 3! Nie! 2! Proszę, nie rób tego! 1! O, o nie! O, szybko po ścianie! Okej, dobra, sufit! Okej, dobra! I poczekaj, ale gdzie jest Vera i mój synek? Poczekaj, chyba ich widzę! Są tutaj! Hej, Goti! Hej, tatusiu! Nie wytrzymam, tak po prostu nie może być! Flash Excel! Okej, dobra, rodzinko, możemy iść do... domu! No nie gadaj, to jest Flash Excel! Ostateczny cios! Tato, poczekaj, wszystko okej? Okay? Goti, proszę wstań! To mój koniec, on użył ostatecznego ciosu! Tato, proszę, nie zostawiaj nas!